to już tyle lat, że już trudno powiedzieć, kto to wymyślił, ale myślę, że pan trener Piotr Wierzbicki, to on był inicjatorem tej inicjatywy, no, która później gdzieś w rozmowach skonfrontowana z różnymi innymi koncepcjami wykrystalizowała się w formie właśnie takiej szkółki dla klas trzecich, szkółki siatkarskiej. Myślę, że projekt jest świetny, bo służy tu bardzo lokalnie, służy społeczności Podgórza, dzielnicy, która ma swoje, jak każda, ma swoje wyzwania i ma pewną specyfikę. Wydaje mi się, że adresowany w szczególności do dzieci w takim wieku, no trafia w pewną lukę i dobrze się wpisuje w ogóle w tę edukację siatkarską. To było też takie brakujące ogniwo w tym procesie szkolenia siatkarzy. Koncepcji zrównoważonego rozwoju i budowania tych relacji społecznych są dzieci i sport dzieci, więc wiele takich inicjatyw wspieramy. Ta jest szczególna, ponieważ odbywa się po raz trzeci. Jak widać, frekwencja dopisuje. Dzieciaki, które tutaj pan Piotr angażuje, są zaangażowane, są wytrwałe. Zazwyczaj ta dwunastka, która zaczyna, dociera do końca sezonu. Także, no, oby tak dalej. Projekt może dlatego jest taki udany, że ma kilku autorów, jest właśnie zaangażowanie, no, jakby sercem całej inicjatywy pan trener Piotr Wierzbicki, ale jest miasto Wałbrzych udostępnia nam tę piękną, odremontowaną, no, śliczną salę gimnastyczną. My jako tutaj sponsor, jako firma, która chce w tym życiu Podgórza zaznaczyć się pozytywnie, też mamy swój udział. Także jest takie w takim szczęśliwym trójkącie funkcjonujemy. Jest to trzeci sezon programu Podgórze Gra Fair Play. Po raz kolejny przyjęliśmy do tego programu 12 osób. W tym roku jest to 6 dziewcząt, 6 chłopców z klasy trzeciej. Oczywiście są to dwa roczniki, jak wiemy, dzieci, które poszły wcześniej do szkoły, czyli rocznik 2010 i rocznik 2009. Dzieci do projektu są dobierane w formie nagrody. Nagrody za dobre zachowanie, nagrody za dobrą naukę i przede wszystkim muszą mieć chęci do uprawiania sportu. Dla nas najważniejsze jest w pierwszym etapie zaszczepić w dzieciach uprawianie sportu. Te grupy, które mają raz w tygodniu zajęcia, zaczynają od bardzo prostych rzeczy, czyli nauki wyrzutów, nauki prawidłowego ułożenia rąk, nauki prawidłowej pozycji, a w późniejszym czasie nauki prawidłowego odbicia obrącz górnego i obrącz dolnego.
W międzyczasie bierzemy udział w turniejach, które organizuje Uczniowski Klub Sportowy Kinder Volleyball, a także będą prowadzone również zajęcia z rodzicami właśnie dla Bartnicy. Będzie to wyglądało w ten sposób, że jak wiemy, w dzisiejszych czasach bardzo mało mamy czasu na spędzenie czasu z własnym dzieckiem i rodzic będzie brał czynny udział w zajęciach, czyli razem z dzieckiem będzie uczestniczył w tych zajęciach i to mam nadzieję, że dzieci będą uczyły rodziców na tych zajęciach, jak prawidłowo odbić piłkę. Jak widać za mną mamy tutaj bardzo małą grupę. Przy takiej grupie jesteśmy w stanie iść z materiałem bardzo do przodu niż to bywa na lekcjach wychowania fizycznego, gdzie mamy dużo więcej osób na sali, przeważnie są dwie klasy i nie mamy takiej możliwości fizycznej, żeby te dzieci tak szybko szły do przodu w ćwiczeniach, które wykonujemy i w postępie siatkarskim. Ja bym powiedział, że to nie jest tylko potrzebne w dzielnicy Podgórze. Tutaj w szczególności bym powiedział, że to jest potrzebne, gdyż nie każdy ma możliwości finansowe, żeby uczestniczyć w takich zajęciach. A jak wiemy, prowadzone są w tej szkole zajęcia odpłatne, ale później dla tych dzieci, które skończą program Podgórze Gra Fair Play, mamy zapewnioną darmową, dalszą edukację już dwa razy w tygodniu. Ponad dwugodzinne zajęcia również prowadzone przeze mnie.